Witam wszystkich serdecznie. Jak widać, w Karpatach wciąż trwa zima. Przez ostatnie kilka dni dosyć intensywnie padał deszcz. Postanowiłem spróbować swoich sił i poszukać zrzutów. Spaceruję po lesie. No i widać, że ścieżka jest. Przechodziły jelenie. I na ścieżce leży zrzut. Ale nie mam pewności, czy to świeży, czy stary, także zaraz podejdę, sprawdzimy i zobaczymy, co to za zrzucik. O, taki szóstaczek. Ładna barwa, ale zeszłoroczny jednak. Także podreptamy jeszcze po okolicy, może coś jeszcze wpadnie. Na śniegu świeże ślady jelenia i wilk zaraz za nim podążał. A tu z lewej strony drugi wilczek szedł. Tu się ślady połączyły i poszły za jeleniem. Schodzę już do domu i tak mi się wydaje, że zauważyłem zrzucik pod śniegu, troszkę przytopniał i coś tu mamy, ale coś, ja pierniczę, masakra, pierwszy raz w życiu, rosocha z łosia, Beskid niski, no nie wierzę. Koledzy mówili, że widzieli łosie w naszej okolicy, ale no co jak co, ale rosochy bym się w życiu nie spodziewał. No masakra, to nie jest może jakaś kosmiczna łopata, ale rosocha z łosia. Ja pierniczę. Mamy 19 kwietnia dzisiaj. Zima trwa na dobre, były obfite opady śniegu. Taki już troszkę zmarnowany, wracam zmoczony. Myślałem, że to tyka z jelenia, bo taki kawałeczek wystawał, a tu proszę. Czyli prognostyk na przyszłe lata, może będą duże łopaty. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I podsumowanie dzisiejszego dnia. Taki szóstaczek zeszłoroczny. I pierwsza w życiu rosocha z łosia. No normalnie jestem w szoku do teraz. Szkoda, że zeszłoroczna, ale prognostyk jest. Może kiedyś jakieś ładne łopaty będą. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz.